Witajcie z powrotem, Niedźwiedź z tej strony, a tu Man Eater. Co więcej, widziałem was, widziałem, że oglądaliście odcinki, cieszy mnie to. Wracamy do działania, wracamy do naszego misia, już jest dorosły, 10 poziom wbity. Mam jakieś nowe umiejętności, osiłek maksymalny, plus 150 maksymalnego zdrowia i odporność na odrzucenie przez załogę. I ja to chcę, na pewno. I co my jeszcze chcemy? Myślę, że spożycie minerałów się przyda do ulepszenia. Tak zróbmy. Czy coś ulepszamy? Ja bym sobie ten sonar ulepszył jeszcze do góry, jeżeli damy radę. Damy radę. Myk, ulepsz. 12 i myk na złoto, tak jest. Więcej życia, damy radę. Ulepszamy. 8 ulepszamy. I osiłek za 10 ulepszamy. To jeszcze na legendarny mogę, ale to już nie mam możliwości. Szczękę mamy. Mamy bioelektryczne zęby. Tworzysz wstrząs elektryczny, zadając 2 punkty obrażeń, nakładając jedną jednostkę ogłuszenia wszystkim w promieniu 2 metrów. Cel zostaje nagłuszony, gdy nagromadzi się na nim 10 jednostek ogłuszenia. Nie jest to takie głupie, fajne to jest. Dobra, weźmy sobie bioelektryczne zęby. A ja mogę to jeszcze ulepszyć? I co to mi to da? 4 punkty obrażeń i jedną jednostkę, 2,5 metra zasięgu. Dobra, zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Może faktycznie sobie to zarzucimy później. Żeby ulepszyć sobie jeszcze ciało, to ulepszmy. Mek. Co my to jeszcze mamy? Więcej białka, tłuszczy, minerałów, wszystkiego. Dobra, ulepszmy sobie to. No i tak oto rozwinięty misiu. Będzie kontynuować przygody. My jesteśmy z tego, co kojarzę, w tej grocie i bardzo dobrze. Zakończymy sobie bagno. Mamy 5 rejestracji do zebrania. 4 skrzynki. To cyk, fuch, szybko pójdzie. A nie, to nie jesteśmy w tej grocie. Tu na razie sobie z tym jeszcze nie poradzimy. Zrobimy sobie szybką podróż do pierwszej groty. Zdecydowanie. Czas odblokować wszystko. Myk. Teraz już mamy taki potężny sonar, żeby nam chyba wszystko łapać. Tu chyba mamy wszystko odblokowane. Mi się wydaje, że gdzieś w tych rejonach będą do odblokowania te fanty. Więc popłyniemy. Sea turtles live all over the world, but only the trashy ones live in Daytona. Szanowni Państwo, generalnie powiem krótko. No, giereczka jest sztosik. Zanim zacząłem to nagrywać, to szła seria wcześniejsza, ale niestety mój sprzęt odmówił posłuszeństwa i zostałem na lodzie. Ale to nie bójcie się, to jedyne co, to doszedłem chyba do kolejnej lokacji. Z tyle co pamiętam, to pamiętam właśnie to bagno. Mniej więcej gdzie, co się znajdowało. I na tym się kończyły moje piękne wojaże. To jest moment, w którym możemy się dostać do kratki. I tu chyba była, nie pamiętam, skrzynka chyba była. Gdzieś tu są jakieś fanty. Dokładnie, jest skrzyneczka. Quite a strange conglomeration of stuff will end up in the stomachs of sharks. Druga skrzyneczka. Czyli zostały nam jeszcze 2 skrzynki tak naprawdę. The bull shark is able to attain larger maximal sizes through selective feeding. Otóż się dobiliśmy do tej strefy, gdzie trzeba było być dorosłym. Spoko.
16 na 17. My mamy rejestrację. Tam chyba będzie druga. Dokładnie tak. Sonar jest bardzo przydatny w tego typu poszukiwaniach, także dobrze, że go udało się ulepszyć. Nie, no nie miałem jeść. Okej, pojedliśmy. O, tam jest jeszcze rejestracja. Jeżeli chodzi o mapę, to tu co mam? Jedną skrzynkę i trzy rejestracje. O, tu już więcej chyba nie ma nic. No, przebij się. Dobra, przebił się. Teraz co? Rejestracja. Szybko, na szybko. Okej, 8 na 10. Gdzie nas jeszcze nie było? Tutaj coś jest. No to tam popłyniemy. I kończymy wreszcie. Kończymy naszą piękną, nasze piękne bagno. Na 100%, przechodzimy dalej. Trzecia lokalizacja, pamiętam, to jest lokalizacja bogaczy, także tam będą różnego rodzaju pola golfowe, różnego rodzaju atrakcje. I co więcej, zaczniemy tam wreszcie walczyć z rekinami, także będzie się działo. Nie mogę się przestawić, bo mówię do kamery drugiej, a tutaj jest ustawiona kamera. Z tego co widzicie, to już wreszcie jest Full HD w 4K i takie sprawy. Znaczy nie wiem, czy to jest po w 4K, mam nadzieję. Na nagraniu chyba i tak nie będzie 4K. Ale jest lepsza jakość, wszystko jest takie fajne. Nic się nie zacina, te klatki są takie stałe. Podoba mi się to, naprawdę mi się to podoba. Co my tutaj mamy? Rejestracja, okej. Właśnie, tam jest jeszcze jedna krata do pokonania. Dziewięć na dziesięć, dobrze. Aligator w oddali. Jest rejestracja ostatnia, świetnie. To sobie nurkujemy. Chyba jest skrzyneczka, tak jest. To jest ostatnia skrzynka. Dokładnie tak. Ostatnia skrzynka, ostatnia rejestracja. I cyk, puch, kończymy przygodę w bagnie. Raz jeszcze przypominam, zachęcam do komentowania, do wybrania nazwy dla naszego rekina. Na razie jest Rabarbar, ale myślę, że jesteśmy w stanie wymyślić coś bardziej kreatywnego. Ukończyliśmy przygodę. W takim razie wracamy do jeziora martwego konia. Dead Horse Lake. Co my tu mamy w naszym jeziorku, w dzienniku? Dynamika gruperów, langusta, jakieś paczuszki. To jest zatoka langusta, to nie, to już jest kolejna miejscowość, pamiątki. To pamiątki dopiero dojdziemy, punkty 8 na 10. Dojdziemy do tego, tu mamy jakieś kratka, dorosły, o! To możemy już zrobić. No dobra, zaznaczę sobie na krateczkę i płyniemy. Chyba dobrze płynę. W sumie to nie wiem. Nie zaznaczyło nam się? Jest zaznaczone, ok. Z przygody rekina ludojada.
Dobra, 110 metrów. Wbijamy na chatę przez kratę. O, zrymowało. Tak jest. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Skrzyneczka. O, złoty albino. A to sum albino. Jak mam tam dopłynąć? Dobra, może tędy się uda. Barakuda zaraz też będzie pojedzona. Ja powiem szczerze, my tu jesteśmy pogromcą. Tutaj nie ma dla nas nic strasznego. Oj, aligator. O ty. Ze mną zadzierasz. Ze mną zadzierasz. Byku. Zjedzone, idealnie. Skrzyneczka na nas czeka. Mamy skrzyneczkę, walimy do góry. Jak to starszy? Nie. Jestem oszukany. Jestem oszukany. Normalnie jestem oszukany. Ja tu chciałem sobie już powbijać fanty. A to dupa. Kogo mamy? Kolejną skrzynkę? Myk, 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 bijamy, bijamy. Znowu jest jakąś kratą. Aha, myśmy tędy wpłynęli. Jak ja mam się tam dostać, panie kapitanie? Obstawiam, że tamtą kratą. Łeee, ale kicha. Kicha, kicha, kicha. Szybko zrobimy sobie teleport. Czy my coś jeszcze w Zatoce Langusta mamy do zrobienia? Nie, w Zatoce tylko w jeziorze. Punkty orientacyjne. Tu już nie ma ich. Dobra. Wbijamy tutaj. Z tego co pamiętam, to chyba nie odblokowaliśmy przy okazji misji tej pięknej statuły konia. Ciekaw, czy się dostaniemy już do tego. Nie, nic z tego. Jesteśmy jeszcze za mali. Tam jest wielkie polowanie. Pamiętacie, w ostatnim odcinku nam się zgliczowało to, że byliśmy cały czas, że tak powiem, poszukiwani, atakowani. Przez łowców. I okazuje się, że to był taki srogi glitch. Dobrze, że w ogóle zapisało giereczkę. Bo jakby nie zapisało, to powiem szczerze, już bym zwątpił. Mamy, dobra. Dobra, dobra, dobra. Bierzemy w ciemno. Nawet nie wiem, ile za bardzo mamy tutaj tego odblokowanego. Człowiek z kijem. 9 na 10. Czyli ostatni punkt orientacyjny to chyba będzie ta nasza statua, o której właśnie zapomniałem. Świetnie. No musimy być starszym rekinem, żeby dostać się do tych ukrytych fantów, które tam mieliśmy, więc na chwilę obecną nie ukończymy tej strefy. Uwaga, uwaga, Shadow. Cienista gałąź ewolucji zapewnia szybkość i trujące ataki, które są niezwykle skuteczne przeciw zwierzętom i ludziom. Aby odblokować całą gałąź, wykonuj zadania dotyczące punktów orientacyjnych. I ta gałąź właśnie jest gałęzią, do której chciałem dotrzeć. Co my tu mamy? 10 na 14, 8 na 10.
Tu już więcej nie zablokujemy. Tu jest coś nieodkrytego. Na samym środku wyspy? To wbijamy, wbijamy. Bez gadania. ...230 metrów. No ale byłem tutaj na tej wyspie. Czyżbym coś pominął? Aha, tutaj jest ten... siateczka. Ale nie ma siateczki. I spoko. Podoba mi się to. Searching for anything to satisfy the gluttony that is their defining trait. Podobało mi się to. Podobało mi się. Tu mamy rejestrację. Rejestrację. Na tą rejestrację, z tego co pamiętam, chyba już wbić możemy. Łódź Fleming. O, jaka spoko. Myk, myk, myk. I po łodzi. Pojedzone. Teraz wbijamy tutaj. Czyli pod wodę. Z wody. Uu. Nie udało się. Kurczę, no jak to się ostatnio udawało, że tam wbiłem? Nie pamiętam, naprawdę. O, o, prawie jest kurka! Jasny gwint. Nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. Jest, 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 jest. Zjedzone, dobrze, dobrze. 9 na 10. Aj, 10. To jest tam pod tym mostem, tak strasznie wysoko. Tam się wbić nie da. I jeszcze mamy tutaj misję. Dobra, to idziemy na misję. No, misiu, płyń, płyń, płyń. Bo mi się obijasz ewidentnie na robocie. A żeby tam wbić, to musiałem być chyba dorosły, pamiętam. Tak. I chyba tu się wbijało? Tu, dokładnie. A, pamiętam coś jeszcze, pamiętam. To lecimy na kratę. Kurde, trzy aligatory. O, misie kolorowe. Pojedzone. Okej, kolejny aligator zjedzony. Myk. I kończymy trzecie. Spoko, walka z tymi aligatorami teraz to żaden problem dla nas. Wbiliśmy pod kratę, idealnie. Kończymy barakudę. Mamy skrzyneczkę 12 na 14. Ciekaw jestem, gdzie zostawiłem tam tą skrzyneczkę. No i dobra, i co? Tutaj mają być jakieś gampery fajne. Questowe, a nie. No aha, są. I nie, może już się zrespili. O, wyciule. Dobra, to będziemy atakować w takim razie, tak. Ty
możemy zaatakować aligatora, myk. A complex combination of sensing devices are key to the fuch. Dobrze chlusnąć, ukończono jeziora. Skończyliśmy, poziom 12 wbity, pięknie. Pojedli, popili, zabij Alfę. A Alfa będzie oczywiście po drugiej stronie mapy. No oczywiście, że tak. Jak żeby inaczej? Kratka starszy. To nic z tego. To nic z tego. Szybka podróż do naszej jaskini. Tutaj sobie zrobimy upgrade. Nasz szczękę właśnie cienistą, bo to jest dodatkowe obrażenie od ugryzienia. I przy ugryzieniu będziemy regenerować zdrowie. I to mi się podoba. Ja od razu to ulepszam. Ulepsz. Tak jest. Jeszcze raz. Już nie mogę. Nie mogę, bo wszystko zużyliśmy. Minerały możemy sobie ulepszyć, żeby... Czekaj, nie potrzebuję minerałów. Potrzebuję białko. Właśnie tak. I białko możemy ulepszyć. Okej, okay, białko sobie zostawimy, żeby cieniste zęby sobie móc szybciej zupgrade'ować. No dobra, no dobra. I lecimy na bosika, na bosika. Sialalalala. Bijemy na bossa. Alfa Barakudę pokonamy. I będziemy bezpieczni i mogli... Bezpiecznie będziemy mogli płynąć na kolejną strefę. Tak będzie. Nie oszukuję. The Needletooth Nightmare. Alfa. Dobra, byczku, byczku, byczku. Come on, come on. Zobaczymy, kto jest lepszy. Myk. Gdzie ty jesteś? W ogóle żadne wyzwanie, szczerze mówiąc, z tą alfą. Mam nadzieję, że kolejne bossy to będą mieć więcej polotu. Meek, pojedzony. Kościane zęby. Zapewnia odporność na obrażenie, jest niezwykle skuteczna w walce z łodziami. Yeah. Ja wolę tą cienistą gałąź ewolucji. Jaki ojciec, taki syn. Zobaczmy, co u Pita i reszty rodziny LeBlanc. Okej. No to tak, zobaczmy w takim razie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? To jest w którym miejscu? No będziemy się teleportować, to będzie szybciej. Oczywiście, że tak. Szybka podróż. Lasty poziom wbity. Zobaczmy, co u Pita. Bardzo bym chciał tą rejestrację dopaść. Nie bardzo wiem, jak to zrobić. Jajajaj. Dobra, jeszcze jedno podejście, ale to raczej faktycznie będzie problem. Nic z tego. Dobra, nic z tego. Płyniemy do Pita. Pita łuski. Tak jest. Paparapa. Zastanawiam się, czy jest sens generalnie tak pływać i zabijać to wszystko, takie małe coś po drodze. To niby plus 50 za jednego dostajemy, to nie jest tak mało. Okej, zobaczmy, co u Pita. Pa, pam, pam. Halo, panie Picie. Back on board the Cajun Queen. Deska. My son, he's just here for the summer.
studies marine biology. Look at that. I got one hand can still tie a hook. You got two can barely tie his shoes. Must get that from his mama. Yeah. Used to help my daddy around. Spent a lot of time together. But we wasn't close. He was a shark hunter, that's all he was. If anybody were gonna catch the Mega, it'd be him. Thought it was a government experiment, got himself loose. Romantyczny. But he wanted that job. Wanted it bad. Found it once. Didn't catch it, no. Okej, okej, Pete. Kończymy te rozterki. Kończymy rozterki. What happened? Look, I ain't got time to answer questions all day. Got work to do. We got work to do. Okay. Just like Kyle LeBlanc, our young bull is the inheritor of a long family tradition. To co już sprawdziliśmy. I ruszamy na Golden Shore. Wspaniały świat jaskini. No to lecimy, lecimy z tematem. Czy my tu po drodze coś jeszcze znajdziemy? Dobre pytanie. W ogóle jak tam wbić? O, jeszcze to jest inne pytanie. A, tu musimy aż wokół lecieć. No dobra, troszkę droga nam się wydłużyła. Ale płyniemy do nowej jaskini. Na Golden Shore. Zobaczymy, co nas czeka w nowej lokacji. I to jest etap, do którego miałem okazję wcześniej dojść. I dalej już kompletnie nie mam bladego pojęcia, co będzie się działo. Dlatego też, słuchajcie, ja dziękuję wam ślicznie za to, że jesteście, że oglądacie, komentujecie. Dziękuję wam wszystkim, którzy wbijają na streama, na strumyki. Fajnie, bardzo się cieszę, że zaczyna to się rozwijać, zaczyna to funkcjonować. I mam nadzieję, kiedyś, pewnego dnia, zrobimy jakiś wielki event, gdzie zabiorę was wszystkich na zajebistego browara. Nie bawimy się na razie w te wszystkie znaki, pierdołki, symbole, tylko lecimy prosto do jaskini. Jak po drodze coś znajdziemy, to dobrze, jak nie, no to nie. Jak wygląda mapa? Dobra, dobrze wygląda mapa. Skrzyneczka. Jedna skrzyneczkę to można byłoby jednak chapnąć po drodze, nie? Ale ona jest gdzieś po jakiejś jaskini chyba. Okej. The bull shark demonstrates the importance of okay, mamy naszą linię energetyczną, wbijamy do jaskini. Jej! Wspaniały świat jaskini. Udało nam się dojść do trzeciej lokacji, do Złotej Zatoki. Mamy nowe zadania, będziemy polować na golfistów, na sumy, o, na rekiny. Na ostronosa atlantyckiego. Później będziemy atakować makrele i znowu sumy. Może być ciekawie, może się to fajnie rozwijać. Ja dziękuję wam ślicznie za uwagę. Raz jeszcze zapraszam do komentowania tam na dole, do subskrypcji kanału. Patrzcie, jaki on jest fajny. Czekajcie, tu będzie, o tu patrzcie, jaki kurczania ta ręka. O, patrzcie, jaki on jest fajny. Nie, spoko, giereczka się rozwija. Może być tak, że na chwilę zrobimy przerwę, ale na pewno w planach jest ukończenie tego pięknego dzieła. Do zobaczenia, pa, pa.